Ksiądz Łukasz Romańczuk, przewodnik grupy 14, grupy, która swoją przygodę z pielgrzymką rozpoczyna dwa dni wcześniej, bo już 31 lipca wychodzimy spod kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze i tam poprzez dwa dni samotnej drogi dołączamy do głównego nurtu w Trzebnicy. Oprócz pielgrzymów z góry dołączają się do nas także i miliczanie, którzy wychodzą spod kościoła świętego Andrzeja Boboli 2 sierpnia i razem na trasie tego dnia idziemy wspólnie do Trzebnicy. Charakterystyczne dla naszej grupy jest to, że najmłodsi z najstarszymi potrafią się świetnie dogadać, świetnie współpracować i razem pielgrzymować do tronu naszej matki. Więcej informacji można uzyskać na stronie pielgrzymkowej, a także w parafiach, czy to w Górze, czy w Miliczu. Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej pielgrzymce wrocławskiej na Jasną Górę z grupą 14.